Okej, okay, już jestem z powrotem. I tak, będziemy się bawić w Cube Escape. Dobra, gdzie żeśmy skończyli ostatnio? Nie mam pojęcia. O, to powinno zadziałać, zobaczymy, dobra. Jezu, jak tu dużo w ogóle tych achievementów jest. No tak nie bardzo. Czemu to nie działa? Czy to było na czymś innym? A, było na tym. Okej, okay, dobra, teraz działa. Nie pamiętam, gdzie dokładnie to było tak dawno, no właśnie. Boże. To jest masakryczne, że robię takie długie przerwy, ale no. To jest trudne do ogarnięcia. O Boże. O Boże. To były te mózgi. O matko, czekajcie, bo ja... Co ja tu miałam zrobić? Miałam gdzieś te figurki wsadzić. Gdzieś tu była książka jakaś na ten temat. O, ta. No było coś o mózgach. Aha, bo ja 5 figurek potrzebuję. No... Kurde, najgorsze jest to, że ja nie pamiętam, co ja robiłam. Czy ja ten list dostałam? Już nie pamiętam. O, wow, drugi raz nóż mu mogłam dać. I co? I nic. Cześć, Urasko! O Boże, najgorsze jest to, że kompletnie jakby wyszłam z rytmu. I nie wiem, co ja do końca robiłam. Czy to jest jakaś podpowiedź? Do czegoś? No bo to oko to już chyba nie. Co chodzi z tym oknem, to też nie wiem. Tak to jest podpowiedź, jak wszystko w tej grze. Tylko nie do końca wiem, co ona ma mi podpowiadać. Że to się łączy z tym, a to się łączy z tym? To jest jakiś X. No ale to nie jestem w stanie nic zrobić. Co się tu mam jeszcze? Co mi ten trójkątny klucz w ogóle? Tam jest jakiś X na tym. O. A nie, bo to... Dobra, to było do czegoś innego. Dobra, nie wiem, wsadźmy sobie jakiś mózg. Cześć, Krzysztof.
this coffee is too bitter. A, to był ten test psychologiczny, ale ja już go robiłam. Chyba. Tak mi się wydaje. Tu to okno jest to samo, jakby. Tak samo otwarte. Ojej. Mam taki osobisty dylemat. Jest szansa, że będę... może będę miał szansę podjąć pracę na stanowisku, na którym już pracowałem wcześniej. Na umowie na zastępstwo. Generalnie mi się tam dobrze pracowało, tylko że tam czułem się miejscami jak żołnierz bez karabinu. Bo z jednej strony było, że mam coś zrobić, a z drugiej strony musiałem się prosić na przykład o kluczyk do szafy lub o włączenie jakiegoś sprzętu, bo sam nie mogłem. Jak mam tam pracować na stałe, to na pewno musi się to zmienić. To może porozmawiaj z kimś ogólnie, kto tam rządzi, że chcesz, żeby to tak wyglądało, a nie inaczej. Powiem tak, nie wiem, czy wpadniesz na tą podpowiedź z tym oknem, ale ma to związek z tym zeszytem. Miałam z tym problem wtedy. Okej. Okay. Ale w sensie z tym zeszytem... Boże, zeszytem... tą książką? Ja mam jakiś inny zeszyt? Jezus, ja już naprawdę nie pamiętam nic z tego. Chyba, że z tym zeszytem. No tu jest coś, tu jest w ogóle figurka jakaś. Tak jakbym mogła ją wyciągnąć stąd, ale no... Nie wiem jak. Tu też jest jakaś figurka. Mogę ją nożem wyciąć? Ten zeszyt z podpowiedziami, a okej. Okay. Znaczy, no, to jest istotne pewnie. Pewnie trzeba tą godzinę ustawić. Ale no, kurczę, nie wiem jak tu się tym kierować w ogóle. Na razie. Szukam prezentu na komunię na takiej stronie i akurat patrzyłam na pozytywki. Jak sobie puściłam muzykę z jednej pozytywki, to okazało się, że moja gra tą samą melodię i po raz pierwszy dowiedziałam się, jak się nazywa. O, fajnie! Ale to ciekawie, że tak trafiłaś w ogóle. 10 minuty temu ganiałem kicajce mojej siostry do transportera, ojej. Potem przenieśliśmy je z mamą do ich ogrodzenia. W dzień mama zazwyczaj wypuszcza do naszego ogródka, żeby pokicały, a potem jak jest wieczór, to do domu. Jak słodko. Tak, to była dzisiejsza gonitwa kicających króliczków. Urocze. Tak, jedną wskazówkę już tu masz. Aha, i bez zegara nie ruszysz dalej. Okej. Okay. A, na krzest. Dobrze. Ale to... Aha, bo tak, bo faktycznie jedna jest zaznaczona X-em, a druga jest kółeczkiem. Ale to... W jaką godzinę? Nadal nie wiem. Jestem ciekawa, czy w jakimś innym czasie też mogę to zrobić. Jaki dałam teraz, bo ja już nie wiem. Chyba jakiejś przeszłości. No tu niby też jest zegar.
Ale tu zaś... A nie, są te podpowiedzi. No, tylko nie mogę spojrzeć na nie. A nie mogę. Nie wiem, jak ma mi to podpowiedzieć, kurczę, jaka na jakiej godzinie mam to ustawić. O Boże. Welcome to the future. Aha. Ja z nią gadałam wcześniej? One of us will die. The other will be enlightened. Please, make the right move, Dale. O nie. Przepraszam, pani babeczko. Rozumiem, że na tej szachownicy. Welcome. Ale nie mam pionków. Junix. Nie mam pionków. A Boże, długie przerwy dają w kość. Niestety. Dobra, dawaj tego mózga. To i tak nie ma znaczenia, w którym czasie jesteśmy tak naprawdę. No wiem, wiem, Lawrence. A to mi jakoś pomaga? Nie. Też nie mogę sobie tego powiększyć jakoś, albo coś z tym zrobić. Jak mi ma to pomóc? Mam sobie wyobrazić to pomieszczenie i to jest godzina 12, a to jest godzina 6 na przykład. Nie wiem, kurde. Skąd mam wiedzieć, gdzie jest północ, gdzie jest południe? Ten pokój jest beznadziejny. I co to jest w ogóle? To jest jakaś szafka? Jest telewizor? Nie, bo telewizor jest tam, gdzie jest globus. Czy na tym globusie jest napisane w ogóle? Nie to chciałam. O, nie mam wyobraźni przestrzennej do takich rzeczy. Bo jeśli to jest, nie wiem, powiedzmy na północy, raz, dwa. Nie, bo to się... To jest zaraz obok tego, więc to tak jakby trójkąt nam utworzy. W tej pracy była taka sytuacja, że jedną osobę poprosiłem o to, żeby mi otworzyła jeden sprzęt, co zajęłoby jej minutę. Ta osoba zamiast najpierw poświęcić tą minutę i otworzyć ten sprzęt, to wolałaby najpierw puszczać pierdoły z drugą osobą przez około 20 minut. Aha. Sam bym sobie otworzył bez problemu, tylko że nie mogłem. No ja myślę, że... W takim wypadku i tak pomaga komunikacja, w sensie rozmowa z przełożonym. Jeżeli przełożony się nie zastosuje, no to po co brać tą pracę i tylko się denerwować, fuler. Po prostu...
prostu trzeba przekazać wszystko, co ci się nie podobało i co byś chciał, żeby było zmienione. Jak nie będzie zmienione, no to rezygnujesz i tyle, no. Po co się męczyć? Chyba, że to jest ta szafka na tym oknie. Ta szafka i globus. Globus jest razem z tym. Więc oni są razem. O Boże. Ja nie wiem, mogę tak po prostu... Aha. Trzeba było tak po prostu zrobić. Jezus. Patologia. Znaczy ja mogę... Mogę coś jeszcze z tym zrobić? Co to jest? Kostka... Aha, no tak, bo kawa mu była za gorzka. Pozdro 600. Gdzie jest lustro od mózgów? Teraz ja nie wiem, w którym on był. Było to? Tak. Proszę. O, dał mi figurkę kruka. Czy ja tą figurkę teraz mogę wsadzić tutaj na przykład? Bo tutaj też była ta figurka kruka. Czy ona mi pokazuje po prostu, jakie pola mam zająć? Pierwszą część zegara. Aha, dzięki, Lorenz. O, matko boska. To ile jest tych części zegara? I jak ja mam dostać te inne figurki w takim razie? Czekajcie, bo ja mam raz, dwa, trzy, cztery. To nie mam jednej. Ale ja już nie wiem, co mam robić za bardzo. Chyba, że mam dać rączce ten. Było kruka. Chcesz kruka? Nie chcesz kruka. A to... To jest druga połowa okna? To była pierwsza? Ja nawet nie wiem, co ja zrobiłam, Laurens. Boże. Bo to się łączy z tym. Więc po drugiej stronie pewnie coś muszę zrobić. W sensie, no jedna wskazówka się nie rusza. To. Może teraz po prostu... Przełączę wszystkie po kolei. Nie, no nie mów, że muszę ruszyć tą X-ową, ale ta X-owa jest bez sensu do ruszenia. Moim zdaniem ta jedna się nie może ruszyć, bo globus i ten jest w jednym pomieszczeniu, no. Jak to ma się ruszyć? Jakieś głupie. Ale no ja ci mówię, Laura, że ja nie wiem, co ja zrobiłam. Mnie się tylko wydawało, że skoro globus i to jest na jednym jakby jednej ścianie pomieszczenia, no to ta jedna wskazówka będzie w jednym miejscu. Nie. Boże. Patola. Patola. Thank you.
Chyba, że tam ta druga wskazówka może pozostać w jednym miejscu. Dobra, tamto mi się fuksem udało. Kompletnie nie wiem. Boże, co za gówno. Praktycznie można na tym utknąć. Na lewej stronie, no, tylko że ja bym chciała ogarnąć, dlaczego mi ta prawa zadziałała. Jak to była północ i 12 godzina, no to drzwi są które? Od tego? Drzwi są po lewej. No to by musiało być tu. Chyba. No, niech coś... No. Ja nie mam wyobraźni przestrzennej do tego, no. Co to jest? A po co mi moneta? Jesus. Nie, to był kluczyk. Tu już używałam czegoś. Tu chyba czegoś też używałam. Matko Bosko. W sensie ja rozumiem chyba zamysł tej zagadki, że jakby trzeba się przestrzennie odnaleźć w tym pokoju, ale to jest dla mnie kompletny kosmos, bo ja nie mam takiej wyobraźni. Chciałabym sobie narysować ten pokój i wtedy zobaczyć jakby z góry, jak jest to zrobione. Bo tak to tragedia. Czy ja mam dać monetę? No, nie chcę. No, był na wiatraku, ale że myśmy go używali, no. Gdzie ja tą monetę mam wsadzić? Teraz ogarnęłaś, to ci powiem. Książka wskazywała jelenia na 12 godzinie. Aha! Musiałaś znaleźć przedmioty, które są narysowane na okiennicach i dopasować je do zegara, ale każda część ekranu była podzielona na 3 części. Czyli na przykład szafka była od jelenia na prawo 3 miejsca dalej, czyli wyszło x na 12, a kropka na 3. Aaaa. O, widzisz. Jestem zbyt głupia na takie rzeczy. Ale dzięki. Chcesz monetę, stary? Nie, może tu trzeba tą monetę wsadzić. No nie? Love. Nie, bo ja tu już wsadzałam jakieś rzeczy. Chyba.
Tu jest wyraźnie figurka. Mogłabym ją wyciąć, miałabym. Ach, gdzie ja mam tą monetę użyć, no? No bez sensu. Tutaj już się nie da nic zrobić. Chyba już też nie. No, krukowi już próbowałam dać. On nie chce. Już se posłodził i wystarczy mu. No, tu jest jeszcze jedna szufladka, więc jakby jeszcze jedna by była jakaś może zagadka z zegarem. Czy nie mogę sobie nic wcisnąć, jakąś monetę? Na co mi da moneta, no? Do wiatraka? Myślę, że z wiatrakiem też już skończyliśmy. Ciężko powiedzieć, no to telewizora nie wrzucę. Że ta moneta była do czegoś innego, co jeszcze... A, co jeszcze nie ogarnęliśmy, na przykład nie pojawiło się. Ojeju. Nie, to jest ta książka telefoniczna, nie chcę. Nie, bo to żeśmy robili. Ten trójkąt chyba był jakimś kluczem do tych szuflad, ale już żeśmy otworzyli nim coś. Znaczy tak mi się wydaje, że on był do tych szuflad tutaj. Kraka kawka idealna, no. Chyba, że tej pani mam dać monetę. Ona była w przyszłości. No wsadzaj. Przepraszam pani, nie chcę monety, może? Welcome to the future. One of us will die. The other will be enlightened. Może postawię jej tutaj tą monetę. O, ale postawiłam jej figurki. Tylko, że nie mam wszystkich. Tu to samo jest. No, przynajmniej się pozbyłam ekwipunku, no. Trudne sprawy. A co było tutaj? O, to była ta zdechła ryba. O, tu jest jakiś pan. Może pan chce monetę? Nie da się wyjść.
go odłączyć telewizor. Tu jest jeszcze zamknięte i też nie mam jak tego otworzyć, no ale monetą tego nie otworzę. Nie chcę moneta, bo lubię pieniążki. Ja też lubię pieniążki. Też bym ją chętnie, że tak powiem, zatrzymała, ale no. Czemu nie mogę jej wsadzić tutaj? Kurde, no, bez sensu. No przynajmniej się wydaje, że ta moneta tu powinna iść. Albo do mózgu. No ale tu nie działa. To był ten psychologiczny test, który żeśmy zdali. You know what to do. No właśnie nie wiem, co mam robić, stary. Boże, co za głupek. Jak możesz mi nie chcieć pomóc? Kiedyś otwierałam drzwi monetą. No, ogólnie może mogłoby się udać, ale tutaj to... Jak jest dziurka na klucz. Może być ciężko. Chyba ją wcisnąć. Nie, nic się nie ruszyło. Zaraz chyba zwątpię, bo kompletnie nie mam pomysłu, gdzie ja mam to wsadzić. Albo w ogóle co robić teraz. Się do telefonu też nie wsadza monety. Przy na jakiejś głupocie utknęłam. Tak serio, to nie mam pojęcia, co z tym zrobić. No, ja też nie. Ja raz nie ogarnąłem za to, że światło w pokoju hotelowym włącza się na kartę magnetyczną i się zszedłem spytać w recepcji, że prądu u mnie nie ma. A babka na to odpowiada, ale pan musi wstawić kartę do czytnika przy głównym łączniku. No, no, jak w sumie się nie zna tej metody i nigdzie się nie wyjeżdża, to, no, to jest logiczne, że człowiek może nie wiedzieć. Ja tak w sumie, ja też nie wiedziałam, że takie karty działają w hotelach, ale tam przez przypadek dosłownie wsadziłam tą kartę, bo po prostu zauważyłam takie dziwne coś i mówię, a to pewnie coś ten, do odkładania karty czy coś takiego, no i włożyłam tam i ten, i okazało się, że to było do prądu. Cześć Sojk, chętnie. Też na pewno to będzie jakaś najbardziej oczywista oczywistość, pewnie tak. Oj, tam blondynka. Jakby, jak ludzie nie znają takich nowoczesności, no to ciężko się domyślić w sumie, że to tak działa. Tym bardziej, że hotel nie informuje o tym, że te karty tak działają, bo uznają, że wszyscy powinni wiedzieć. To jest bullshit. Zresztą tak samo moi rodzice chyba też wyjeżdżali gdzieś na wakacje i mieli ten sam problem. Miałam w tym hotelu, że też nie wiedziałam, jak światło się zapala. Jeśli pytam w recepcji, to mi mówią, że najpierw trzeba jeden szary włączyć, a potem dopiero zapalać inne. To będzie działać, a drzwi były na kod. O, wow, nice. A myśmy też mieli drzwi na kod. To były najbardziej dziwne drzwi, jakie wchodziłam w ogóle. Że specjalnie trzeba wpisywać kod, żeby wejść do środka. Jakieś porąbane. No tutaj nikogo nie ma.
No dobra, zerknijmy może tutaj, może tu jest jakaś podpowiedź do tej monety. Czepuję 5 figurek i 5, nie wiem, wpisów do zeszytu. No to jest odnośnie tego zegara. A tutaj musiałabym mieć jajko. Ale skąd ja mam wziąć jajko? No w sumie tu mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No w sumie mam 5 wpisów. Ale one mi nie dają kodu żadnego, nie? Czy dają? Boże. Byłem ciemnym blondynem, dopóki głowy nie zgoliłem. Pewnie Ania, to ja bym tam w hotelach umarł. Ja do starego mieszkania miałam drzwi na kod. Fajna sprawa ogólnie. Ojej. Ja wolę klucze. Jestem super staromodna. Ale serio, wolę mieć klucz i wiedzieć, że trzymam go w kieszeni i że on jest u mnie. I nie muszę pamiętać żadnego kodu do drzwi, bo co będzie, jak zapomnę? Gdzieś się zgubi albo coś. A jakoś tak z kluczem czuję się pewniej. Jak wszystkie figurki dostaniesz. Aha. Miałam problem, żeby znaleźć pokój, bo chodziłam w kółko od windy i jak raz skręcisz za miejsce, to będziesz w innym miejscu. Ojej, jakiś labirynt. Ja to lubię noclegi w tradycyjnym stylu, gdzie otwiera normalnie na klucz. No, ja też wolę normalne klucze. Jestem staromodna pod tym względem. Tu chcę się dostać. Nie mam klucza. Bo to mam tylko mózga. No, co mam mózga tam wsadzić? Może wsadzę tu monetę. Ty nie chcesz, gościu, monety? Ale nie ma żadnej podpowiedzi do tej monety, no. To jest jakiś bullshit. Mam ją zasadzić? Ja przeciwnie, muszę mieć teraz milion breloczków na kluczach, bo gubię wszystko, co jest mniejsze. A. Rozumiem. Chcę wsadzić tą monetę do mózgu. Nie, nie da się do mózgu. Właśnie drzewko pieniężne jak w Simsach, no. Przydałoby się. No tu się też tego nie da dać. Ja pierdzielę, ja mam wrażenie, że wykorzystałam wszystko, wszystkie pomysły, no. Bez serio nie mam czegoś odkrytego do tej monety, ale to ja nawet nie wiem, co miałabym nowego odkryć. Jak rok temu byłam na wakacjach, dostaliśmy już ledwo żywą kartę i trzeba było zawsze powoli wkładać i wyjmować. O Jezus, no, to jest najgorsze. Z chęcią znowu gdzieś pojechała, ale póki co nie ma za co, tym razem może bliżej, ale żeby zostać w hotelu albo w hotelu z jakimiś atrakcjami typu spa, basen czy coś podobnego, żeby spędzić relaksujący czas w hotelu. Oto mnie się marzy takie spa. Zabierz mnie ze sobą! Znaczy, no domyślam się, że nie wykorzystałam wszystkich pomysłów, Lorenz. No bo coś musi się dać zrobić, nie? Ale no wszystkie pomysły, które przychodzą mi do głowy na chwilę obecną. Może damy tą monetę do kawy? No kodu żadnego nie mam, no kurczę. W telewizor tego nie wsadzę. Tu się już zresztą nie da żadnych przycisków, chyba że mam wsadzić monetę w oko.
Aha, nie wiem, co tu się stało. Grupowy wypad do spa. O! Zdecydowanie jestem za. I poproszę jacuzzi z bąbelkami. Ja chcę masaż plecku. Może zniżka będzie, tak. Jak będę rezerwował nocleg w Katowicach, to wezmę taki w tradycyjnym stylu na klucz. A jak nie znajdę takiego, to biorę jakiś apartament. O. No w sumie hoteli w Katowicach jest dosyć sporo. Też pewnie dlatego, że ciągle jakieś eventy są w Katowicach. Albo biznesowo ludzie przyjeżdżają. No temu nie mogę dać monety, bo on nie chce. Tu też nie mogę dać. Zresztą dziwne, to się zamyka, tam to się nie zamyka. Tutaj się nie da dać. O, Jezus. No dobra. Dobierzemy umysł przeszłości. Tam spróbujemy z tą monetą. Tak, w Katowicach dosyć łatwo znaleźć nocleg. No. Tu się nic nie zmienia w ogóle na tym obrazie. Może tutaj coś... O matko, ja zapomniałam w ogóle o tym pudełku. Jezus. No mówię, za długa przerwa pomiędzy streamami z tej gry. O ja pitole. To za masakra. Boże. Zupełnie zapomniałam o tym pudełku. Kompletnie wyleciało mi z głowy. Jezus. Dobra. Dzięki, Lawrence. Ojej, dziękuję bardzo za rajda. Witamy wszystkie rajdziki. Cześć, Morgains. Witam, witam. Bardzo mi milutko. Cześć, czołem. Idolka z dzieciństwa w końcu złapana. Jej, czuję się jak Pokémon. Dziękuję za followka bardzo, Koko. Witam, witam. Co tam ciekawego porabialiście na streamku? Jakie ładne macie takie rajdowe emotki. Aha. Super wygląda. Dzięki, Lawrence. Dzięki, starożytny. O, nie zdążyłam przeczytać niku, ale dziękuję za followka. Dzień dobry, wieczór. Nice. Mózg przyszłości potrzebujemy. Chyba. Dead by Daylight. Fajnie. Cześć Alice, dzięki za followka. Z 20 nagle skoczyło do 60, no. Kosmos. Co, wygrałeś? Wszystko? O, dobra. Będziemy mogli zagrać w szachy. My gramy w szachy właśnie. Bardzo dziwne szachy. Nie mam pojęcia, jak je ustawić. Czy ja nie powinnam mieć jakieś podpowiedzi do tego? W tym moim zacnym zeszycie. Oczywiście, że wygrane. No to super. To gratulacje. Co będzie z tym jajkiem w ogóle? Nie, tutaj nic nie ma. A tu na dole. To było coś odnośnie tej figurki, ale no to nie wiem. To chyba nie pokazuje tej planszy. Się cieszę, że w końcu cię zrajdowałam. Cieszę się, że się cieszysz. Jest mi też bardzo miło. Chociaż akurat mamy taką spokojniejszą grę, w którą
w której siedzę i głównie myślę. Próbuję wykminić, co zrobić. Dobra, czy ja mogę jakoś te figurki w ogóle ustawiać na tej planszy? Aha, o Jezus. Czy ja je muszę ustawić tak, żeby one się nie zabijały na przykład? Aha. Okej. Okay. To by było na tyle. Dzięki, Aniu, za wodę. Twoje zdrówko. Dobra. Ja sobie tylko spiszę te moje zacne symbole. Mamy trójkąt z kółeczkiem. Taką kreskę. Eskę. Klepsydrę. I takie. Ale odnośnie Aniu? Dobrze. Musimy zacząć od tego. Teraz kreseczka. Eska. Nie, nie zadziałało. Oh no. Malarz raczej nie zagram. Ustawienie tych figurek. No, ustawiłam je jakoś. Ale ja chyba muszę poprzestawiać te znaczki względem figurek. Kurczę, znowu to jest ten sam problem praktycznie. Dobra, to odnośnie... napiszę czarny. To jest... Co to jest? To jest sowa? Napiszmy sowa. Eska to jest... Nie wiem co. Pan. Klepsydra to kruk. A to jest pani. Napis Face Your Corrupted Soul. A. Ale to nie wiem w sumie. Znaczy to... Myślę, że to zmierzenie się ze swoją duszą to już robiliśmy, ale pewno nie jestem. Bo tu jest na przykład kruk i on jest jako drugi. Więc drugi jest kruk. Matko, co to może przypominać? Bo sowa była tutaj. Chyba, więc ona jest piąta. 3, 4, 5 sowa. Tam to będzie ta czarna dusza jako pierwsza. Oh my gosh, a reszta? To jest chyba pani. Numer 4. To pan jest numerem 3, ale dlaczego to ja nie wiem. No ale nieważne. Spróbujmy to poprzestawiać. O, machanko dla Fullera, proszę bardzo. Machu, machu, machu. Ale jakie filmy malasz? Bo nagrywamy z Turgusem głównie customy. Dobra, pierwszy
No to pierwszy jest trójkąt, raczej to się nie zmieniło. Drugi jest kruk, kruk ma klepsydrę. Trzeci jest ten pan, czyli SK, to się zgadza. Czwórka pani to jest to, a tutaj będzie kreska w takim razie. O, jest, udało się. Sukces. Mamy kasetę.